Gość radia Palotti FM. Kolejna odsłona gościa radia Palotti FM. Tym razem witam serdecznie księdza Mariusza Mąkę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie. Palotyna posługującego w Kolumbii już od ponad 20 lat. Tak, ponad 20 lat w Kolumbii, zgadza się. Jaka była księdza droga? Droga Kolumbii, była... przed Kolumbią. Przed Kolumbią. Droga... Jak ksiądz trafił do tamtego kraju? droga była dość długa, ponieważ ja przyszedłem do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z diecezji płockiej, jako kleryk diecezjalny. Zawsze od początku rozpoczęcia seminarium diecezjalnego myślałem o misjach. I próbowałem znaleźć jakieś rozwiązanie dla tego, co przeżywałem w moim sercu. Ale jakoś nie mogłem się odnaleźć z tą misyjnością w diecezji. Mówiono, że jest możliwość wyjechania jako ksiądz diecezjalny, potem, że nie, potem, że będzie trudno, więc taką inspiracją, pierwszą inspiracją wstąpienia do stowarzyszenia były misje. Mhm. Były misje. Wskoczyłem na czwarty rok, więc ta droga w seminarium w ołtarzowej była bardzo krótka. I potem po święceniach kapłańskich od razu rozpocząłem przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej na Wyrzewskiej, tutaj niedaleko. To nasi sąsiedzi. Ale dlaczego akurat Palotyni w takim razie? Myślę, że to wpływ jednego z księży pracujących w mojej rodzinnej parafii, księdza Henryka Lewandowskiego, który posługiwał jako rektor kościoła szkolnego, czyli nie był proboszczem, nie był wikariuszem i był oddelegowany przez biskupa do pracy z młodzieżą. I ten zakres jego pracy był bardzo palotyński. Taki ponadparafialny, bardzo urozmaicony, bardzo kreatywny w swojej działalności duszpasterskiej. Więc kiedy wybierałem potem drogę jakiejś tam, jak wtedy mówiłem, wspólnoty zakonnej, to kiedy znalazłem ulotkę o Palotynach, to, co przeczytałem w ulotce i to, co potem poznałem w charyzmacie, odpowiadało mojemu doświadczeniu we wspólnocie młodzieżowej, właśnie w mojej rodzinnej parafii w Pułtusku. Czyli dotarło to najbardziej, ten przekaz. Tak. A w Kolumbii, czym się ksiądz przez te 20 ponad lat, to na pewno było wiele funkcji, wiele posług, czym ksiądz się zajmował i czym ksiądz się zajmuje dzisiaj tam w Ameryce Południowej? Jak doleciałem do Kolumbii, to byłem wikariuszem w parafii położonej w centrum Bogoty w strefie tolerancji. To było wielkie wyzwanie wtedy. W strefie tolerancji to znaczy? Tak, w strefie tolerancji to była taka zona, dzielnica wyznaczona przez Urząd Miasta, gdzie znajdowały się domy publiczne, gdzie jakby to skoncentrowanie tej przestępczości było bardzo widoczne. To trudny teren razem. Trudny teren. Myśmy przechodzili przez ulicę i zaczynała się strefa tolerancji. Tam byłem wikariuszem w dwóch parafiach. Parafia Maria Reina i Las Angustias, sąsiednie parafie. Zajmowaliśmy się głównie młodzieżą. Głównie młodzieżą i działalnością Miłosierdzia Bożego. Mhm. To była praca parafialna, ale właśnie z takimi dwoma wyzwaniami. I po sześciu latach, przepraszam, po trzech latach bycia wikariuszem, przeniesiono mnie do Medellin, do domu formacyjnego. Jako formator kleryków i jako odpowiedzialny za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Tam w Medellin. Praca ponadparafialna, wielkie wyzwanie, pierwszy szok po takim zaangażowaniu się parafialnym w Bogocie i potem rzucenie mnie w miejsce raczej takie, powiedzmy to, stabilne w cudzysłowie, gdzie nie miałem znajomych. W porównaniu do Bogoty. W porównaniu do Bogoty, oczywiście ten zasięg pracy duszpasterskiej i ta intensywność inna. I okazało się, że po dwóch latach mieliśmy możliwość stworzenia domu formacyjnego dla świeckich, przylegającego do domu formacyjnego kleryków. Więc powolutku, krok po kroku zaczęli pojawiać się świeccy, całe grupy, wspólnoty. Czy te dwa domy formacyjne były jakoś ze sobą powiązane? To był jeden dom formacyjny dla kleryków i świeckich, trochę współpracujących? Jeden dom dla kleryków i obok zakupiony w 2001 roku dom z przeznaczeniem na dom dla świeckich, który czekał sobie na odpowiedni moment, żeby zajęcie się tym tematem. Żeby rozpocząć działalność. Oczywiście musieliśmy zrobić remont i po remoncie tak powolutku zaczęliśmy ściągać różnych świeckich do naszej działalności palotyńskiej. I co tam się działo? Co ze świeckimi? Właśnie, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ myśmy tak myśleli, no dobrze, oni przyjdą, ale jak przyjdą? W jaki sposób? Więc zaczęliśmy konsultorium
spowiedź i kierownictwo duchowe. Więc tym pierwszym filtrem dla świeckich była spowiedź, inna niż w parafii. To nie była spowiedź turbo, flash, 5 minut, 10 minut, tylko spowiedź godzinka. Rozmowa cała taka. Taka godzinna rozmowa połączona ze spowiedzią. I potem wiele z tych osób, które przychodziły ze świata z problemami, kryzysami, pytaniami, szukały miejsca. I myśmy na podstawie naszej działalności tej w konsultorium tworzyli wspólnoty w zależności od potrzeb. Była wspólnota, która powstała bardzo szybko, trudnych małżeństw, małżeństw w kryzysie, rodzin w kryzysie i stworzyliśmy wspólnotę, to jest taka diakonia, Jesus salva mi familia, Jezus zbawia moją rodzinę. Mhm. Potem powstała wspólnota, która się nazywa Medico para el alma, czyli ten lekarz dla dusz, która prowadzi tę działalność uzdrowienia wewnętrznego, towarzyszenia w uzdrowieniu. Potem rekolekcje ignacjańskie, ekipa rekolekcji ignacjańskich. Potem wspólnota wstawiennicza, wspólnota Bożego Miłosierdzia. I tak powoli, powoli te wspólnoty rosły właśnie przy domu seminaryjnym. Czyli najpierw zaprosiliście świeckich i później, to trochę nawiązuje do papieża Franciszka, rozeznaliście, jakie są potrzeby tej wspólnoty. Mhm. Mówił ksiądz na naszej antenie, między innymi kilka miesięcy temu, że w Kolumbii to społeczeństwo, Kolumbijczycy są bardzo zróżnicowani, że to bardzo różnie wygląda w różnych częściach Kolumbii. Ksiądz był, rozumiem, w Bogocie, później teraz wciąż w Medellin. W Medellin, tak. Jak to się, czym się różni życie, czym się różni mentalność może ludzi w Bogocie, a w Medellin? Tak, Kolumbia jest bardzo zróżnicowanym krajem. Myślę, że teraz obecnie Polacy podróżują i są w różnych zakątkach świata i dostrzegają, kiedy przylatują do Kolumbii, że te regiony kolumbijskie są naznaczone mieszanką rasową. Mhm. Mentalność, podejście do religii, życie w rodzinie, gospodarność na przykład, są bardzo różne. Bogota, mieszanka Indian, muiska. Oczywiście do tego dochodzi klimat, prawda? 2600 nad poziomem morza. Ludzie, którzy są bardziej zamknięci, spokojniejsi, nie wchodzą w interakcje tak łatwo, tak jak to się dzieje w Medellin. Klimat inny. Czyli rozumiem, czyli trochę bardziej taka anonimowość dużego miasta? Też oczywiście, tak. To ja myślę, że w tym momencie to jest ponad 8 milionów, nawet więcej niż 8 milionów mieszkańców. To też wpływa na to. Zimno i też pochodzenie. W Medellin 1600 na poziomem morza, mniej wpływów indiańskich. Więcej potomków Żydów sefardyjskich z Hiszpanii, Portugalii. To, co się przekłada na przykład na pewną gospodarność. Oni, jak się pyta ich, to mówią, jesteśmy paisa. Mhm. Nie mówią kolombianos, tylko paisa. 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 To pochodzi od słowa paisano, czyli ten taki, trudno mi znaleźć słowo po polsku, rodak. Rodak, prawda, paisa. Okay. Więc oni mają swoją kulturę i też wpływ religijności andaluzyjskiej na przykład. Pobożność ludowa, to bardzo widać w Kolumbii. W Medellin chyba bardziej niż w Bogocie. Bardziej. Właśnie o religijność chciałem teraz spytać, o to, jak w ogóle Kościół wygląda w Kolumbii. Tu znowu trzeba by było tą gwiazdkę zaznaczyć na początku, zależy gdzie w Kolumbii, ale to chciałbym spytać o Medellin, bo tam ksiądz obecnie posługuje. Jak to wygląda tam, jak ludzie, no co jest takiego szczególnego? Czy ta pobożność jest bardziej nakierowana na taką pobożność ludową? Czy może bardziej na pewne takie indywidualne przeżywanie wiary? Jak to wygląda w Medellin? Tak, pobożność w Medellin jest pobożnością ludową głównie, pobożnością ludową z ogromnym wpływem maryjności. Na przykład w domach jeszcze do tej pory można zobaczyć, że rodziny modlą się różańcem codziennie.
codziennie odmawiają różaniec. To chyba też charakterystyczne dla ogólnie Ameryki Południowej, Łacińskiej, aha, ta pobożność maryjna. Tak, tak, pobożność maryjna bardzo, bardzo, bardzo silna w Medellin. Oprócz tego w tym czasie wielkiego postu, potem wielkiego tygodnia, mnóstwo procesji, ozdabianie kościołów. Takie bardzo barwne. Tak, bardzo barwne. I bardziej barwne, tym lepiej, prawda? No tak. Więc dużo figur świętych, dużo rozciągniętego materiału w prezbiterium, kwiaty, świece. Taki klimat wyjątkowy, wyjątkowy właśnie tej pobożności ludowej. Ale też dostrzegamy ostatnio ogromne wpływy wspólnot zielonoświątkowych, które oddziaływują też na Kościół katolicki, od strony odnowy w Duchu Świętym. Mhm. I też myślę, że to jest związane z ich spontanicznością. O wiele bardziej działa odnowa w Duchu Świętym w Medellin właśnie przez ich spontaniczność, otwartość, niż w Bogocie. Ta chęć wyrażenia wiary przez śpiew, podnoszenie rąk, na przykład msza święta też, to myślę, że w Polsce tego nie widać, jest odprawiana zupełnie inaczej, znak pokoju. I jakby ksiądz nie kontrolował mszy, to myślę, że znak pokoju w Medellin głównie, trwałby 5 minut. No. Przechodzą z jednej nawet do drugiej, prawda, i pozdrawiają się. To nawet widać potem, jak się daje komunię, spotkają się dwie sąsiadki przed przyjęciem Jezusa w komunii, mówią, no i co słychać? Miło cię widzieć, jak tam siostra, jak tam brat, nie? Tak, to pragnienie kontaktu... Tego w Polsce nie widać. Nie widać tego, prawda? Więc nie na mszy świętej, nie tak? Na mszy, oczywiście. Ale u nich jest ta potrzeba, więc odnowa w Duchu Świętym jest takim dobrym oddziaływaniem na kulturę w Medellin. Taka potrzeby spotkania. Tak, potrzeba spotkania. Oczywiście to po mszy świętej mamy tą słynną kawę, która... Nie ma, że koniec i rozchodzimy się. Nie, w Bogocie tak, w Bogocie trochę bardziej. Mhm. Jest koniec mszy, więc... tym swoistym sumerset, co jest takim typowym słowem, jego miłość, jego miłosierdzie, sumerset, do widzenia i odchodzą. W Medellin zostają, rozmawiają, pytają się, czasami jest jakaś kawa, żebyśmy może się napili kawy, porozmawiali. Jest ta potrzeba spotkania. A jak wygląda formacja kleryków? Nasi palotyjscy klerycy odbywają swój postulat w Medellin. Potem mają roczny nowicjat w Brazylii, na południu Brazylii, Santa Maria, i wracają do domu formacyjnego w Medellin. Mają filozofię i teologię na Uniwersytecie Papieskim w Medellin. Razem ze świeckimi. To myślę, że też pomaga trochę wejść w ten świat. Wielu jest tych kleryków, którzy u was się formują? Wszystkich teraz jest czterech. Jest czterech. To tak zmienia się, prawda, bo przychodzą postulanci, więc często jest to duża grupa, potem ta grupa jakby się trochę zmniejsza. Dużo nie mamy, ale w porównaniu z innymi wspólnotami to myślę, że jest wystarczająco teraz. Jest ksiądz też, z tego co wiem, założycielem kolumbijskiego oddziału Radia Palotti FM, Radio Palotti FM Espanol. Jakie były tego początki? Jak to wyglądało? Skąd w ogóle pomysł? Pomysł wypłynął od jednego ze świeckich, Hilson Rincon, obecnie odpowiedzialny za zjednoczenie apostolstwa katolickiego w Kolumbii, który, widząc potrzebę jedności wśród wszystkich wspólnot zjednoczenia apostolstwa katolickiego, stwierdził, że byłoby dobrze poszukiwać innej formy spotkania, nie tylko tej formy spotkania się w grupach, tylko też potem, i doszliśmy do wniosku, że założenie radia będzie taką formą kontaktu ze wszystkimi. Też jeśli chodzi o modlitwę, o formację, myśl zaczęła pojawiać się w 2013 roku. Przeszliśmy przez wiele etapów, obecnie dzięki też i wam jesteśmy na aplikacji. Tak. Możemy, to od razu wspomnę naszym słuchaczom, że możecie słuchać również, jeśli chcecie, jest drugi kanał na aplikacji Palotti FM Espanola. Mamy muzykę, mamy modlitwę, mamy transmitowaną mszę świętą, czasami programy. Studio jest w Bogocie. Odpowiedzialnym za radio jest Herman Nosa, był radiowiec z Bogoty. Ma studio w swoim domu. Kompaktowe. Trochę mniejsze niż to wasze tutaj Palotti FM. Które jest bardzo ładne, bardzo dobrze przygotowane. Nasze jest o wiele skromniejsze. A jak Palotyni są obecni w telewizji, Televid, rozumiem? Televid, tak, jesteśmy w Televid.
od mniej więcej 6 lat. Współpracujemy z telewizją Telewii, tam są transmitowane msze święte. Msze święte też włączają nas w pielgrzymki, które są organizowane przez tę stację telewizyjno-katolicką. Jesteśmy w wielu programach też, które są nadawane na żywo przez telewizję. Telewizja jest obecna w Ameryce Południowej, Środkowej i Północnej. Jednak ta obecność, wszechobecność języka hiszpańskiego pomaga. Pomaga bardzo. Telewizja ma bardzo szeroki wachlarz programów, przez które docierają do wielu osób. Też nie do katolików. Nie, czasami docierają do ludzi, którzy mają inne poglądy, inne zapatrywania, inną religijność. Myślę, że to jest też dobre. Działamy, myślę, że coraz bliżej z nimi. Też ukazując charyzmat palotyński, też mówiąc trochę o Polsce. Mhm. Bo zrobiliśmy program z ambasadorem polskim w Kolumbii, właśnie w telewizji Telewit, która jest też, myślę, takim łącznikiem z Polską i będziemy to kontynuować. Założenia są takie, żeby był jakiś czas program o Polsce, o historii, kulturze, religijności, bo wydaje mi się, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla Kolumbijczyków. A czemu? Wielokrotnie pytają się o Lewandowskiego, pytają się o Jana Pawła II, o Świętą Faustynę, Miłosierdzie Boże, to jakoś wpasowało się w ten mikroklimat. Wiem, że postać Jana Pawła II jest bardzo popularna w Meksyku, ale nie wiem, czy w Kolumbii. Tak samo w Kolumbii, tak, bardzo kochany papież. A jak, z jakimi wyzwaniami, bo chciałbym trochę nawiązać do, znowu wracając trochę do historii księdza i do tego, z jakimi wyzwaniami w tej pracy misyjnej, czy duszpasterskiej właściwie, spotyka się ksiądz w Kolumbii i najpierw w Bogocie, później w Medellin. Z jakimi wyzwaniami najbardziej, gdzie pewnie na początku tym bardziej, z jakimi przeszkodami, problemami, pewnymi barierami się ksiądz spotkał? Głównie to, myślę, wydaje w tym momencie takie wyzwanie dla nas wszystkich, to jest z jednej strony laicyzacja młodzieży, ale bardziej myślę, że kwestia rodzin, towarzyszenia rodzin. To, co wielokrotnie poruszaliśmy też w naszych rozmowach, że konsultorium, tworzenie wspólnot dla rodzin w kryzysie i otwieranie się na ich problemy, to jest pierwsze wyzwanie i dość trudne. Drugie to jest kwestia wpływu wspólnot ewangelickich obecnie na młodzież. Mhm. Przy tym założeniu, że Kościół w Kolumbii jest bardziej ukierunkowany na pobożność ludową, więc to wyzwanie formacji młodzieży, docierania do nich. Jest trudniejsze. Jest trudniejsze. Więc to jest wyzwanie takie, żeby jakoś docierać się z przekazem wiary, wyjaśniania wiary, katechizacji, żeby nie było tego upływu, który jest bardzo, bardzo duży obecnie do wspólnot ewangelikalnych, głównie takich wolnych ewangelikalnych w Medellin. To za każdym rogiem jest jakaś wspólnota w garażu, głównie w garażu, wspólnota ewangelicka, ewangelikalna bardziej. Więc to jest następne wyzwanie. No i kwestia dzieci. Mamy dom dziecka w Medellin. Teraz staramy się zmieniać trochę formułę. Jest propozycja założenia hospicjum. To jest nowa propozycja, która dotarła miesiąc temu do nas od pani doktor Katarzyny z Akademii Medycznej z Gdańska. Bardziej, że pani doktor przeleciała przez Medellin, aby spotkać się ze swoimi kolegami właśnie z Kolumbijczykami i porozmawiać o tej propozycji. To jest następna propozycja, myślę, że bardzo ważna, bo eutanazja jest praktykowana w każdym szpitalu w Medellin, w Kolumbii. Więc to jest następne wyzwanie teraz, jak dotrzeć do tych rodzin, które mają swoich chorych już w tym ostatnim etapie życia. To są takie wyzwania, które teraz sobie stawiamy i myślę, że będziemy starać się właśnie przez to, że jesteśmy w konsultorium docierania do tych potrzeb od razu bezpośrednio. Bo jeśli to jest ewangelizacja masowa, czyli wychodzimy na bonę i głosimy do 2000, 5000 albo czasami 40 tysięcy ludzi, jak to było w przypadku Zielonych Świąt, zesłania Ducha Świętego, no to tylko jest przekaz w jedną stronę. No tak, to jest jakiś no może nie hasło, ale w pewien sposób zwarty przekaz, który do części może dotrze, tak? Tylko pytanie, do jakiej części? Do jakiej części? A zawsze to jak leczyć na przykład, leczyć 20 osób tym samym lekiem. No tak, każdy ma inny organizm, każdy inaczej działa, może jakieś ma uczulenie czy nieuczulenie. To prawda, ale czy w
takim razie ta misyjność palotyńska w Kolumbii, bo trochę wynika z tego, co ksiądz mówi, jest bardzo taka spersonalizowana, to znaczy do każdego staracie się docierać indywidualnie właśnie, tworząc różnego rodzaju wspólnoty na zasadzie potrzeb obecnej, lokalnej czy ogólnie społeczności. Czy też szukacie jakichś rozwiązań szerszych, na przykład dla młodych ludzi, którzy albo w ogóle odchodzą ze wspólnot, albo przechodzą do innych wspólnot. Czy to są, jakie to są rozwiązania bardziej, na co się bardziej ukierunkowujecie, co jest według księdza bardziej potrzebne? Na pewno pierwsza rozmowa jest bardzo ważna. Towarzyszenie duchowe daje nam narzędzia do tego, aby wybrać głównie wspólnotę, bo nie chcemy tych ludzi zostawiać. Wielokrotnie jest tak, że po tej rozmowie oni pytają, i co dalej? No możemy odbyć jeszcze jedną rozmowę, ale pytanie, czy jest to wystarczające, więc wielokrotnie jest tak, że po rozmowie zdajemy sobie sprawę, że ktoś potrzebuje wspólnoty o charakterze biblijnym na przykład. Przychodzi ze wspólnoty ewangelikalnej, gdzie na przykład baptystycznej albo kalwinistycznej, gdzie była ta wykładnia Pisma Świętego bez tych efektów takich zewnętrznych, jak jest to w Odnowie w Duchu Świętym, czy w tych wspólnotach pentekostalnych ewangelikalnych. Więc mówię, słuchaj, jest wspólnota biblijna, akurat w Medellin jest szkoła biblijna Yeshua, i mówimy, słuchaj, dam ci numer telefonu, spotkasz się z liderem, zobacz, czy to ci odpowiada. Ktoś przychodzi ze wspólnoty ewangelikalnej, bardziej takiej emocjonalnej, to staramy się wybrać jakąś wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, jeśli chodzi o umiejscowienie, o charakter pracy. Żeby zarządzanie tymi emocjami, tak, które dokładnie, potrzebują żeby jakoś jakiegoś ujścia. Tak, żeby można było tę osobę jakoś doprowadzić do doświadczenia, które jest bardzo bliskie przeżywaniu wiary, prawda? Jeśli to jest osoba, która ma problem w rodzinie, no to Jezus zbawia moją rodzinę. Jeśli to jest osoba, która żyje 10-20 lat w poczuciu winy, jakimś żalu, potrzebuje uzdrowienia wewnętrznego, no to ta wspólnota medico para el alma, lekarz dla duszy, nie? Staramy się jakby ukierunkowywać te osoby. Wielokrotnie jest tak, że działamy w jedności, bardzo bliskiej jedności z diecezją. Na przykład w Medellin jest to widocznie, bo jesteśmy obecni w wspólnocie służebnej, tak się nazywa, Servicio de Comunión, które zostało stworzone przy archidiecezji Medellin, żeby jednoczyć wspólnoty charyzmatyczne, i tam jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni też w duszpasterstwie rodzin. Więc myślę, że dawanie tej przestrzeni ponadparafialnej jest bardzo ważne. Bo ludzie idą do parafii i co mają? Różaniec, koronkę, litanie, procesję, prawda? Mhm. Mówią, no dobrze, to jest wszystko potrzebne. Potrzebują czegoś więcej. Ale oczywiście czegoś więcej. Tak. Jeszcze chciałbym spytać o ogólnie pojęcie misyjności, bo ksiądz już ponad 20 lat no w pewien sposób porównuje pewnie sobie to, jak to wygląda w Polsce, kościół, wspólnoty, religijność ogólnie, z tym, co jest w Kolumbii. Czy to na przestrzeni 20 lat, czy na tej przestrzeni 20 lat widać różnicę? To znaczy, trochę chciałbym zapytać, czy ta misyjność wciąż odnosi się wyłącznie do takich regionów jak Kolumbia, nie wiem, Afryka, Daleki Wschód i tak dalej, czy trochę zaczynamy być kościołem misyjnym, kościołem w drodze również tu, w Europie, w Polsce? Tak, tak. Otóż to, myśmy o tym mówili wielokrotnie, ponieważ czasami uogólnienie może trochę zakryć rzeczywistość. Na przykład mówienie, że, bo niektórzy tak mówią, Kolumbia nie jest krajem misyjnym. Oczywiście krajem misyjnym jako tako nie jest, ale jeśli się popatrzy na różnice, jeśli chodzi o diecezję, regiony, to można powiedzieć, diecezja Medellin nie jest misyjna, ale na przykład diecezja Arauca jest misyjna. W Guajira jest potrzeba księży i duszpasterstwa, więc regionalnie można powiedzieć, że są takie miejsca, które są misyjne, całkowicie misyjne ad gentem. Podobnie w Polsce, podobnie w Europie. Na przykład można mówić, że w niektórych regionach Polski jest bardziej widoczna potrzeba misyjności, ponieważ jest mniej księży, są diecezje, które nawet się cały czas zmienia. Zanikają. Tak. W pewien sposób, jeśli chodzi o seminaria. Więc myślę, że w przestrzeni tych 10 lat, nadchodzących 10 lat, będziemy mówić w Polsce o pewnej misyjności, ale nie w ogólnym pojęciu tego słowa, tylko w przypadku konkretnych regionów.
I podobnie jest w Medellin. Przyjeżdża wiele osób i mówi, ale tu macie dużo księży, dużo parafii, tu nie ma takich potrzeb. Mhm. No, w takim tradycyjnym rozumieniu misyjności nie. A, rozumiem, czyli misyjność jako idziemy tam, gdzie, gdzie tego czy przywiązania, czy ogólnie przynależności do kościoła katolickiego, czy katolików, czy chrześcijan jest po prostu mało. Mhm, tak? Otóż to, tak. Gdzie brakuje kościołów, księży, sakramentów i tak dalej. A w Medellin, rozumiem, jest ta tradycyjna pobożność, która jednocześnie no też buduje taką wspólnotę katolicką. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że w Medellin są potrzeby duszpasterskie. Tak, wyzwania. Potrzeby tak duszpasterskie, właśnie, dokładnie. Tak jak wszędzie. Zastanawia mnie to, jak ksiądz, bo myślę, że ma szerszą perspektywę po prostu patrzenia, widząc Kolumbię i widząc Polskę, już upraszając. Czy jest duża różnica, jak ksiądz patrzy na to, jak to wyglądało w 2003 roku, tak? Ksiądz do Kolumbii został posłany, a dzisiaj? Jeśli chodzi o Polskę? Jeśli chodzi o różnicę. Różnicę. Czy to jakoś się uwspólnia, te potrzeby, czy widzi ksiądz pewne wspólne potrzeby Kolumbijczyków i Polaków? Jesteśmy bardzo podobni, Myślę, że biorąc pod uwagę, że łączy nas wiara, łączy nas też ta pobożność ludowa, maryjność, eucharystyczność i ukierunkowanie na rodzinę. To jest bardzo, bardzo silne w Kolumbii, na przykład jeśli chodzi o spotkania rodzinne. Myślę, że w Polsce jest podobnie, więc na tej płaszczyźnie możemy się spotkać. I teraz prowadząc rekolekcje, zdałem sobie sprawę, rozmawiając z wieloma osobami, że potrzeby są bardzo podobne. Kultura jest inna, to wyrażanie wiary jest trochę inne, ale potrzeby w sumie są bardzo podobne. Bardzo, bardzo podobne. Ja myślę, że przyjęłoby się w Polsce ta bardziej, jak to się mówi, wcielone w życie kultura spotkania, jak na przykład ksiądz mówił o tym, o rozmowach w trakcie mszy, co u ciebie i tak dalej. Ja myślę, że w Polsce to by się przydało, bo myślę, że ludzie mają taką potrzebę, ale z drugiej strony jednak jest ta bariera pewnego sakrum, którego lepiej nie naruszać, pewien takiej dziwnego rozumienia powagi w kościele, która nie do końca właśnie trochę zaburza tę kulturę spotkania. Jak sobie słucham o Kolumbii od księdza i też czytałem wcześniej, to trochę przyznam szczerze, żałuję, że tego nie ma trochę tego w Polsce. Bo spontaniczności. Spontaniczności, takiej bardzo otwartej kultury spotkania, wiążącej się z życiem we wspólnocie parafialnej chociażby. Tak. Właśnie to jest myśl, która towarzyszyła chrześcijaństwu od początku, ponieważ nawet w listach świętego Papa widać, że było pewne pytanie, jak przeżywać tą wspólnotowość trochę bardziej otwartą z Eucharystią. Potem rozdział Eucharystia rano i Agapa wieczorem na przykład, jeśli chodzi o niedzielę. Więc myślę, że należy iść tym tropem, bo to jest pewna inspiracja. Być może Eucharystii dużo nie zmieniać, bo to czasami jest męczące. Ja myślę, że ci, którzy są w Kolumbii trochę dłużej i przeżywają Eucharystię trochę w niektórych momentach chaotyczną, pragną tej Eucharystii taka, która jest w Polsce, z pewną powagą sakru. Spokojnej, oczywiście. Uporządkowanej. Dlaczego? Dlatego, że to, jeśli nie będzie pewnego szacunku dla Eucharystii, to dojdziemy do takiej wiary infantylnej, która często wyrażana jest przez Kolumbijczyków jako zagrożenie. Sami Kolumbijczycy mówią, księże, musimy troszczyć się o ciszę w kościele, bo jeśli tego nie będzie, to sakrum nam ucieknie. To jest druga skrajność. Tak, dokładnie. Ale właśnie tworzenie tu w Polsce tych miejsc na spotkanie przed parafii, żeby po wyjściu z kościoła mieć, nie wiem, czy jakąś kawiarenkę, czy jakąś salkę i porozmawiać, jest bardzo ważne. Dlatego, że wspólnota się buduje. Te więzi ludzkie, na przykład są osoby w parafii, którzy, i to powiedziałem też na rekolekcjach, powiedziałem, słuchajcie, wy jesteście pięknie ubrani, przygotowani, ale jak to mówimy w Kolumbii, droga krzyżowa idzie w środku, nie? I wiele z tych osób, no, uśmiechają się, pozdrawiają księdza i wszystko w porządku, ale jeśli się usiądzie przy kawie, przy rozmowie, to zaczynają się otwierać i przez otwarcie sobie pomagać. Więc ta wspólnotowość, ta więź jest bardzo ważna, bardzo ważna. Chciałem na końcu spytać o pewne właśnie porady, ale tu już ksiądz trochę o tym powiedział, o porady dla katolików, dla kościoła w Polsce właśnie, jak tą spontaniczność trochę w sobie uruchomić, a jednocześnie nie popadać w tą drugą skrajność, która prowadzi do pewnej infantylizacji wiary.
Trochę ksiądz o tym powiedział, ale chciałbym też na koniec już zapytać, jeśli chodzi o takie pobudzanie w sobie wrażliwości misyjnej w każdym z katolików, nie tylko w kapłanach, ale i świeckich. Co by ksiądz radził nam tutaj w Polsce, aby trochę docierać do tych ludzi, którzy od Kościoła się odwracają w tendencji dosyć sporej, ale jednocześnie szukają czegoś głębiej. Czy my, jako świeccy, jako kapłani, tu też pewnie nawiązuję trochę do charyzmatu Palotiego, możemy, jak to zrobić, żeby w sobie taką postawę otwartości, taki w cudzysłowie powiem, misyjności, zbudować? Myślę, że na pewno, jeśli chodzi o inne osoby, które są trochę dalej od Kościoła, to z naszej strony musimy sobie zdawać sprawę, że ludzie mają różne historie. I wielokrotnie poprzez historie, które przeżywane były w rodzinie, w parafiach, bo to różnie czasami bywa, we wspólnotach, oddalają się. Więc nie wkładać tych ludzi w pewne kategorie, tylko starać się trochę ich zrozumieć. Może nie tyle usprawiedliwiać, ale zrozumieć całą tą historię, ten bagaż, który w sobie mają, który sprawił, że oddalili się od Kościoła. Nie? I szukanie sposobu dotarcia. Na przykład, myślę, że w Polsce bardzo ważne jest, żeby, i to się dzieje w niektórych parafiach, żeby były kazania w ciągu tygodnia. Żeby nie była msza tylko po prostu odprawiana, jak to się mówi, tylko msza codzienna z kazaniem. I żeby kazanie było biblijne. Bo wiele osób świeckich mówi, ja potrzebuję czegoś więcej, ale ja nie chcę, żeby ksiądz mi mówił, chociaż jest potrzeba, nie? Tam o kwestiach społecznych, politycznych. Jest taka potrzeba, owszem. Ale ludzie chcą szukają czegoś innego. Szukają czegoś więcej, oczywiście. I myślę, że na przykład jest pasterka, nie? Przychodzi ktoś raz do roku. Wykorzystać tę okazję. Jest ślub, na przykład. Wykorzystać ten moment, bo przychodzą ludzie, którzy normalnie nie chodzą do kościoła, prawda? I to są pogrzeb. Nie? Kazanie, które dociera do serca, jest biblijne, jest bliskie. Myślę, że mogło być taką odpowiedzią na pewną potrzebę misyjności tutaj w Polsce, prawda? No i oczywiście wspólnota. Po raz kolejny, w kolejnej rozmowie, jak pewna prawidłowość wymieniana jest właśnie takie osobiste spotkanie, rozeznawanie, każdy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym pewnym przekazie dla zbiorowości, ten przekaz dla zbiorowości nie zadziała tak jak indywidualna rozmowa, indywidualne wsłuchanie się w potrzeby drugiego i myślę, że to też jest dobra puenta do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. No i naszym słuchaczom oczywiście polecamy nie tylko dowiadywanie się o tym, co się tam u was w Kolumbii dzieje, ale również wspieranie was i duchowo, i również materialnie wspieranie Palotynów w Kolumbii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.